Dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki, Chłopaki i ogólnie takie takie. Witam Was, jak Grabari. I ja, Irenę. Dzień dobry. Dziś mamy super temat, bo chcemy Wam pokazać taką naszą trochę bardziej romantyczną stronę. Czy to już jest naprawianie wizerunku w naszym przypadku? Tak, wydaje mi się, że tak. No to właśnie dzisiaj dokonamy takiej rewitalizacji naszego sieciowego wizerunku. Ale to też tak naprawdę zależy od tego, co powiemy. Pomimo, że temat jest taki, to niekoniecznie będzie znaczyło, że będziemy wyglądać trochę lepiej. No właśnie, a temat jest, kiedy powiedzieć kocham cię. Albo jak to śpiewa Beata. Kocham cię. W ogóle. Ładnie. ładnie, no, bo to jednak lata praktyki. Ja ten numer ćwiczę już od lat no, kilkunastu. I teraz tak pomyślałem, że kiedyś tak komuś powiedzieć, kocham cię, w ten sposób. No bo ludzie w różny sposób mówią, kocham cię. Niektórzy mówią po prostu. Kocham Cię podczas nie wiem, jakiejś kolacji albo bardzo spontanicznie, a niektórzy robią jakieś wiesz, flashmoby, występy. No to też można zaśpiewać batą. To, to było pięknie zaśpiewane i sama bym chciała tak sobie zaśpiewać teraz, ale nie zrobię tego. Irena śpiewa zawsze, jak tutaj się rozśpiewujemy w zasadzie przed nagrywaniem podcastu. I co ciekawe, część tych rozśpiewajek się nagrywa, więc może kiedyś nie. taki zrobimy <laughs> greatest hits, unpublished. I wtedy usłyszycie. Chociaż nie wiem, czy chcecie tego. Nie, nie chcecie. Po prostu nie chcecie tego słuchać. No to teraz przechodzimy do dania głównego, czyli do tego wyznawania miłości. To też jest jeden z tematów zainspirowanych waszymi wiadomościami, bo pojawiały się takie pytania, no kiedy jest dobrze powiedzieć, to kocham cię, żeby nie było za wcześnie albo za późno. Chociaż nie wiem, czy da się za późno powiedzieć, kocham cię, bo to chyba zawsze się chce usłyszeć. No chyba, że już nie chcesz, żeby ktoś cię kochał. A ja chcę, żeby zawsze mnie wszyscy kochali. Nawet moi ex. Jakby do końca na zawsze i nikogo innego. No ale myślę, że inni ludzie, na przykład ja bym nie chciała tego usłyszeć, jak już bym nie chciała z tą osobą być. Dobra, ale jak zwykle po prostu zbaczamy z, z głównej drogi, a nasza główna droga to jest droga do wyznania miłości w odpowiednim czasie. I to jest tak, że nie mamy żadnego przygotowania jako ludzie. Do tego, kiedy to się mówi, no bo jesteśmy przygotowani jedynie przez jakieś seriale czy filmy romantyczne, no one wiadomo, jak przygotowują człowieka do życia. Kłamią. Nie, nie, nigdy nie róbcie tego, co one mówią, bo to jest droga do zatracenia, a nie do sukcesu. No, Irene, po tym, co powiedziałaś, to wróżę ci dużą karierę taką coachingową, że stoisz na stadionie i mówisz, droga do sukcesu prowadzi tutaj, przez moje konto bankowe, na które musicie płacić pieniądze, to wam powiem, jak macie żyć. Tak, to jest jedyna lekcja, której udzielę. Dokładnie taka. No dobrze, więc tak. Ja oglądając seriale i filmy, nigdy nie spotkałem się w nich właśnie z jakąś taką przestrogą. Że jakby zawsze w takich właśnie fabularyzowanych sytuacjach, to kocham cię, to jakby każdy moment jest dobry na to. Ludzie po trzech dniach sobie to mówią, pod koniec życia, i zawsze są szczęśliwi, i najczęściej jakby to kocham cię, ostatecznie jest. Jakby zakończone sukcesem. Bo ono jest zazwyczaj mówione w sytuacjach, gdzie dwie osoby chcą razem być, a nie w sytuacjach, gdzie jedna osoba to mówi, a druga się patrzy i chce uciec. No to jest chyba najgorzej. No bo nie zakładamy, że ta druga osoba też nas kocha, ale jakby ta taka wstrzemięźliwość w powiedzeniu po raz pierwszy kocham cię, właśnie bierze się z tego takiego lęku, że my no, niby wiemy, mamy nadzieję, chcemy, żeby ta druga strona też nas kochała ale boimy się jej to powiedzieć dlatego że możemy nie usłyszeć tego po prostu. Szczerze mówiąc, ja na przykład zawsze pierwsza mówię kocham cię. W każdym moim związku, w którym padły te słowa, byłam po prostu pierwszą osobą, która to powiedziała, ale ja się nie bałam tego powiedzieć. Czasami to wychodziło tak po prostu jakoś naturalnie w trakcie jakichś takich nie wiem, wiecie, że to tak po prostu no z ale w, emocji, z jakich emocji, Jaki różnych, zabaw? no różnych. Nie tylko takich, o jakich myślisz, ale ja się tego nigdy nie bałam, bo po prostu już czułam, że to jest ten moment i wiedziałam, że ta osoba, która jest odbiorcą, nie zdziwi się jakoś bardzo, albo też się nie, nie ucieknie, albo mi powie, jakby, wait a minute, w ogóle to nie jest to. No bo w takich sytuacjach bym tego nigdy nie powiedziała. Wydaje mi się, że raczej to czułam że to jest dobry moment dla mnie, żeby to powiedzieć. I że wiem, że może jak nawet tego nie usłyszę i też nigdy tego nie usłyszałam od razu w drugą eee. stronę. Najgorzej. No to wiedziałam, że to nie jest taka sytuacja, że ktoś mi powie coś jakby strasznie drastycznego. Albo, że to będzie źle odebrane. Jak <noise> ty mówisz, kocham cię, a ktoś, a ja cię nienawidzę. <noise> no to byłaby dosyć ekstremalna wersja. Ja właśnie te pierwsze... Kocham cię, takie nastoletnie jeszcze, które się przewijały w poprzednich odcinkach, no to miałem tak dosyć niebezpośrednio je przekazywałem tym adresatom mojej wielkiej wówczas miłości. Najpierw to była taka, to może was zaskoczę dziewczyna w gimnazjum, w której byłem platonicznie zakochany. A jednocześnie po prostu po nocach się tam masturbowałem, do jakichś pornosów z kolesiami, ale tak jakoś mi to działało wtedy po prostu. Tak się też może trochę uspokajałem tym takim dziwnym uczuciem do niej, że jednak wszystko jest ze mną w porządku. No i byłem strasznie w niej, tak właśnie zakochany. Jak ma się 14 lat, no to jest taka miłość, że człowiek już no, nie, nie widzi innego wyjścia, tylko się kochać, no bo inaczej to nie ma sensu. Ale bałem się jej to powiedzieć, no bo ona miała cały czas jakichś innych chłopaków i nigdy mnie nie brała pod uwagę, no bo ja teraz już wiem po latach, no byłem jej takim przyjacielem gejem po prostu w gimnazjum. Ale w końcu stwierdziłem, że jakby no ona musi wiedzieć o tej mojej miłości. No i co zrobiłem? Poprosiłem moją przyjaciółkę, żeby jej powiedziała. Żebyś tak wiesz, wybadała i jej powiedziała, żebym ja miał to z głowy. Czuję, że to się nie skończyło happy endem i waszym związkiem. No nie, ewidentnie nie. I myślę, że ten hardbreak gimnazjalny jakby mnie utwierdził w przekonaniu, że jednak kierunek penis dla mnie. Więc. No i super. Dobrze na tym wyszedłem. Co by nie mówić. No potem temu. Mojej pierwszej takiej męskiej miłości, no to był ten SMS wysłany, ale. SMS-em? SMS-em, no bo A, to no bo było to była na odległość. Mm, przepraszam. już to po prostu leci na mnie z krytyką, <noise> Irene. Nie, bo to nie wydawało mi się to bez sensu, ale teraz już mi się przypomniało. W każdym razie, pierwszy taki prawdziwy związek, w którym byłem, z moim pierwszym chłopakiem, miałem wówczas lat 18. No, i to on mi powiedział, pierwszy: Kocham cię, i tak fajnie to zrobił, bo przyjechał do mnie do Olsztyna, bo to była miłość na odległość, przypominam. Spotykaliśmy się wtedy jakoś chyba półtora miesiąca tylko. Miałem wolną chatę, bo moja matka wyjechała do Londynu, do swojej siostry, i tam zginęła w, w primarku, i nie było przez dwa tygodnie. I ja miałem wolną chatę, więc go zaprosiłem, no i tam różne sobie rzeczy robiliśmy, na, jakby nadrabialiśmy stracony czas tak zwany, no i on któregoś dnia, już to opowiadałem tutaj. Leciała piosenka Madonny, Crazy For You. Ja tak leżałem na łóżku, on tak się na mnie nachylił i tak powiedział, to teraz to pewnie w, moi, w moich wspomnieniach to nawet tak bardzo teatralnie wyglądało, bo tak wiesz, oparł dłoń i tak kocham cię. Ja tak mówię, super. Ja ciebie też. Tak nie wiedziałem co powiedzieć, bo nie wiedziałem, czy mam powiedzieć ja ciebie też, czy ja ciebie też kocham, jakby mm -hmm. nie byłem na to gotowy, bo to było trochę niespodziewane. Oczywiście ja byłem zakochany i też liczyłem na to, że on jest ze mnie też szaleńczo po prostu zakochany. Ale jakoś w tej całej takiej miłości wtedy się nie zastanawiałem, kiedy to powiedzieć i kiedy to słowo padnie. Ale jak już je usłyszałem, to po prostu, bo kocham cię codziennie. Codziennie po prostu kilka razy. Wychodził do sklepu, nie wiem, gadaliśmy na gadu-gadu, zawsze na końcu, kocham cię. No to po prostu, jak można to mówić, no to już jest koniec, szał. No tak, szczególnie na początku. Jak możesz to mówić przez pierwszy miesiąc. I jak jeszcze rzeczywiście nie ma żadnych przesłanek, żeby kogoś nie kochać. Że <grystanie> <grystanie> ta miłość jest taka po prostu idealna i to druga osoba jest po prostu perfekcyjna. No ale to było fajne. Właśnie ja często tak pomijam tego mojego pierwszego chłopaka w jakichś takich moich różnych podsumowaniach ważnych dla mnie ludzi, co może jest takie nieeleganckie z mojej strony, ale pewnie dlatego, że to była taka miłość nastoletnia jeszcze. Natomiast jak się nad tym głębiej zastanowić, to on... No, naprawdę, jakby prawie wszystko dobrze zrobił. Tak dla mnie, jako ten pierwszy chłopak. Te wszystkie pierwsze, nie wiem, pierwszy seks, właśnie te wyznania miłości, jakieś takie rzeczy. To tak, jak każdy sobie by wymarzył, się chłopak starał. Wow! A i tak na niego rzeczy, no bo taka jest natura moja i ludzka pewnie też. Ja oczywiście nie pamiętam pierwszego chłopaka, któremu to powiedziałam. Wiem, że to powiedziałam jednemu z chłopaków, jak miałam właśnie kilkanaście lat. Ale czy to był pierwszy? To był pierwszy taki ważny chłopak, więc może dlatego pamiętam w ogóle, że powiedziałam kocham cię, i pamiętam, że na, na odpowiedź czekałam no co najmniej parę tygodni. To bardzo dużo. I właśnie to oczekiwanie na odpowiedź jest takie dziwne, no bo chcemy to od razu usłyszeć, i jak ktoś nie mówi od razu kocham cię, no to co to oznacza tak naprawdę? Że mamy, czy mamy coś zrobić, żeby jednak on to kiedyś powiedział, jakoś bardziej postarać? Jakie są nasze obowiązki, żeby jednak to usłyszeć kiedyś? Ja, z tego co pamiętam, w ogóle nie miałam takiego problemu, że on mi tego nie powiedział, bo wiedziałam, że jesteśmy w jakimś fajnym miejscu. Znaczy, ostatecznie ten związek się skończył i to z jego y, decyzji, więc chyba nie byliśmy, ale, ale pamiętam, że ja to ostatecznie usłyszałam i nie miałam takiej, m, takiego problemu, albo go nie pamiętam teraz. Że tego nie słyszałam, że on tego nie odpowiedział, bo wiedziałam, że jest między nami spoko. Jest fajnie, wszystko, jest, wszystko działa, wszystko jest coraz lepiej, więc yy, nie spieszyło mi się do tego. W innych związkach mam wrażenie, że ta wymiana dużo szybciej następowała. Też to już były dłuższe związki i wydaje mi się takie bardziej poważne. Ale czy ty tak samo szybko mówiłaś? No właśnie, czy mówiłaś szybko, jaki ten czas był od? Powiedzmy, takiego rozpoczęcia związku, jakkolwiek to definiować, kiedy ten początek jest, do powiedzenia kocham Cię po raz pierwszy. Ja myślę, że u mnie to tak 3-4 miesiące. Wow, to zaimponowałeś mi teraz. Tak? No bo ja to po miesiącu od razu. Bo ja, ja wychodzę z założenia, dla mnie miłość i jakby ten stan zakochania, bo to w zasadzie można rozróżnić, że jest jakby zakochanie się, zauroczenie. I takie ta bardziej chemiczno-biologiczne. Tak, takie pierwotne, że po prostu czujesz to w żołądku, te motylki, tam cię wiercą, a miłość, jakby gdzieś powiedzmy, rodzi się pewnie z czasem, z tymi wszystkimi doświadczeniami, które nas łączą w tej relacji. No więc ja w zasadzie powinienem mówić tym moim chłopakom, że się w nich zakochuję albo zakochałem a nie, że kocham, jak już tak teraz mielibyśmy bardzo tutaj metodologicznie do tego podchodzić. Problem jest w tym, że tego się nie da metodologicznie rozłożyć na dokładny moment, kiedy możesz już powiedzieć komuś, że kogoś kochasz, a jeszcze, że już skończyło się zakochanie, bo pierwsze te dwie rzeczy się zazwyczaj na siebie nachodzą, a poza tym podejrzewam, że w różnych związkach i u różnych ludzi to może zupełnie inaczej przebiegać. I, a poza tym odróżnienie tego zakochania, okej, okay, jak tam jesteś z kimś dwa tygodnie, no to Chyba, że Ty już po dwóch tygodniach to mówiłeś. Nie mówiłem, może po dwóch tygodniach, ale już ja wiedziałem od razu. Jakby naprawdę każdy mój związek, a były to dwa związki, teraz jestem w trzecim, ja od razu wiedziałem. Po prostu widziałem tylko tego po prostu pierwszego mojego chłopaka, poznałem go już tej nocy, no wiedziałem, że oszalałem na jego punkcie, że to totalnie jest miłość. I wiem, że. To jest dobre, jakby rozpoznanie z mojej strony, bo później, jakby w kolejnych latach, kiedy miałem jakieś takie zauroczenia, to potrafiłem to rozróżnić. Potrafiłem rozróżnić takie właśnie zauroczenie, że jest fajnie, od takiego stanu zakochania, takiego pierdolca po prostu od początku. Takie coś mi się zdarzyło trzy razy w życiu i jakby za każdym razem kończyło się związkiem. Więc ja, jak tylko dostaję szał na czymś punkcie. To wiem, czy to jest taki szał, właśnie typowo zauroczeniowy, czy to już jest jakiś taki zalążek miłości. I dlatego potem ciężko mi zwlekać długo z tym, żeby to powiedzieć, bo jestem po prostu tak zakochany, tak no, te wszystkie emocje targają, że ja tylko czekam, po prostu na okazję. Ale właśnie, mimo tego bardzo fajnego pierwszego doświadczenia, potem już zaczęły się pojawiać takie sygnały gdzieś z zewnątrz, że, że może jednak to jest za szybko. I pamiętam, jak swojemu drugiemu chłopakowi powiedziałem, że kocham. Albo może, że się w nim zakochuję, tak się jakoś może wersję live wtedy zrobić. Powiedziałem po półtora miesiąca, coś takiego. Ale mi się to nie wydawało szybko. Dopiero mnie na ziemię sprowadziła taka moja koleżanka. Pamiętam jak, jak dziś, bo powiedziałem mu to, spędziliśmy razem ze sobą noc u niego i na drugi dzień od razu pobiegłem właśnie do moich przyjaciół i ta koleżanka malowała pokój. Tak malujemy ten pokój i ja mówię, no mówię, powiedziałem mu, że, że go kocham. Ona tak, oszalałeś? Mówię, Ile wy jesteście ze sobą? Ja nie no, miesiąc półtora, ona wino, nie, no mówi, to jest mówi, totalnie za wcześnie. A czy on ci odpowiedział? Tak, ale tak myślę z perspektywy czasu, że chyba nie wiedział, że może nie odpowiedzieć. No bo możesz sobie wyobrazić, ja jestem dosyć taki, taki, że intensywny może. Intensy... To jest dobre słowo, ale taki, że ta druga osoba wie, że no, trochę musi to powiedzieć. Też wydaje mi się, że są ludzie, którzy po prostu to odpowiedzą, bo nie chcą kogoś zranić, albo nie wiedzą jak się zachować. Myślę, prostu... że on nie wiedział, jak się zachować tak. totalnie. Jeszcze szczególnie, jak się tego nie spodziewa, że, to, że usłyszy coś takiego. Chciałam powiedzieć, że to była twoja dość długa dygresja na to, co ja mówiłam i ja niestety zgubiłam ten wątek. Ale chyba chodziło mi o to, że no nie da się rozgraniczyć do końca tego zakochania takiego superintensywnego, a jakąś miłością, no bo to też są wszystko tematy bardzo umowne. To jest jakby, nie ma takiej określonej definicji. Nie ma i dlatego czasami jak powiemy zdaniem tej drugiej osoby za wcześnie, kocham cię, to ona może użyć tego jako argumentu i może powiedzieć, no mówi, nie kochasz mnie, po prostu jesteś, wiesz, zauroczony albo jest właśnie ta chemia między nami, że zobaczymy. Są to ludzie, którzy bardzo mocno próbują tak jakoś sprowadzić te wszystkie uczucia i emocje na ziemię i tak się odnieść do nich naukowo wręcz. Mam takiego jednego właśnie kolegę, który jest w ogóle w bardzo taki realistyczny sposób podchodzi właśnie do miłości, chemiczny i pamiętam nawet po moich dwóch związkach, które trwały identycznie 2,5 roku, to on powiedział mówi, no tak, mówi, no bo ludzki mózg jest tak zbudowany, że to jakby chemia, tam te wszystkie zwoje to właśnie tyle trwają, więc jakby to dlatego. A ja tam, wiesz, we łzach po prostu płakujący. To znaczy coś w tym jest tak naprawdę, ale to jest temat na inny odcinek. Ja nigdy go nie nagram, bo ja w to po prostu nie wierzę. No dobrze, no to ja będę mówić, a ty się będziesz sprzedziwiał. Natomiast jeśli ktoś ci musi powiedzieć, że to nie jest prawda, co czujesz, i tak naprawdę go nie kochasz, no to nie jest jakiś dobry znak. No nie jest. Ja na szczęście tego nie usłyszałem, ale słyszałem takie historie właśnie od moich znajomych, którzy właśnie w ten sposób no, dostawali trochę takiego kosza. No bo to ja nie mam takich doświadczeń, że mi ktoś nie odpowiedział, tak jak ty. Ja Miałem oszalał po prostu. Ale ja też nie dostałam kosza za, z żadnym z tych razów. Ale dla mnie koszem byłoby to, gdyby ktoś mi tego od razu nie powiedział. No bo ja, ja wychodzę z takiego właśnie założenia, że jakby, no jak to nie wiesz jeszcze, no to albo się wie, albo nie. No bo przekładam swoje doświadczenie i swoje podejście jeden do jednego na tą drugą osobę. No ale przy Kamilu, tym moim najnowszym i ostatnim, miejmy nadzieję, chłopaku, no to już czekałem długo, bo wiedziałem, że on jest taki niewyrywny, jeśli chodzi w ogóle o okazywanie uczucia już mówienie, to zapomnij, więc chyba z pół roku, siedem miesięcy strasznie, to w ogóle teraz tak sobie myślę, że na maksa się szanuję, że wytrzymałem jakby z tym swoim byciem takim wiesz, nerwanym no tak, ale to też z mojej perspektywy po co tak długo czekać jeśli chcesz to powiedzieć, to jest takie trochę też powiedzenie dla siebie tego, mam wrażenie no powiedzenie dla siebie, ale też żeby no jednak to usłyszeć bo widzisz, ty wychodzisz z takiego założenia, że ty, to, że ty to chcesz powiedzieć. A ja nie dość, że chcę powiedzieć, to chcę jeszcze usłyszeć. Inna sytuacja jest wtedy, kiedy to mówimy. I ja właśnie w takiej sytuacji nie byłam, dlatego to nie było dla mnie nigdy problematyczne. I też wiedziałam, że nie będę, kiedy mówisz, kocham cię do tej osoby, którą kochasz, a ona reaguje ucieczką, mówiąc w sensie nie może niedosłownie. Ale z przerażeniem, że albo w ogóle, dopiero wtedy się orientuje, że ten związek albo ta relacja to dla tej drugiej strony jest zupełnie coś innego. I to jest chyba najbardziej problematyczne. I powiedzenie komuś kocham cię w sytuacji, kiedy ta osoba druga cię nie kocha i w ogóle myślała, że to jest jakiś romans, albo że się spotykacie, ale nie ma w ogóle no pressure z żadnej strony. A nagle się dowiaduje, że Ty ją kochasz, no to, to, to może powodować taką. Ym, no to pressure. Tak, tak, niezrozumienie. Albo na przykład to jest osoba, która wie, że no najprawdopodobniej Cię nie pokocha, albo w ogóle nie jest w tym momencie i nie chce, żeby mieć jakiejś odpowiedzialności. I często, na przykład, to jest moment, w którym wydaje mi się, że się rozpadają takie relacje, bo ktoś powiedział to za wcześnie, druga osoba się przestraszyła, no bo nie jest jeszcze na to gotowa, bo tego nie czuje, jeszcze może by to poczuła, ale z drugiej strony osoba, która mówi kocham cię, często wymaga tego, żeby właśnie, żeby usłyszeć to z powrotem i tym samym wymaga tego samego stopnia zaangażowania, a to zaangażowanie się może pojawić dla dwóch osób w różnym czasie. No to jest na maksa ciekawe, co mówisz, bo. Ja w ogóle nie jestem w stanie jakoś przeprocesować tej opcji, to o czym powiedziałaś, że ktoś wie, że się w tobie nie zakocha. To jest takie dziwne, no bo często się mówi, nawet jest takie powiedzenie, że rozkochać kogoś w sobie. I ja nigdy nie potrafię tego rozkminić, jakby tak, jaka jest ostateczna odpowiedź na to pytanie, czy to jest możliwe rozkochać kogoś w sobie, czy nie. Czy to jest taki totalny przypadek, że się spotykają dwie osoby, no i to uczucie w jakiś sposób na nie spada. Że, że nie da się kogoś rozkochać. Czasem spada jak grom z jasnego nieba, a czasem ludzie się w sobie rozkochują. Jedna osoba bardziej po prostu naciska, ale nie właśnie w sposób mówienia kocham Cię i masz mnie kochać tu i teraz, ale bardziej zależy jej na tej relacji. Może nawet nie tyle, że bardziej, ale jest bardziej zakochana i ostatecznie doprowadza tą drugą osobę przez poznanie się, przez spędzanie czasu i tak dalej do zakochania. Teraz myślę o takiej sytuacji, na przykład, że są dwie osoby, spotykają się ze sobą załóżmy trzy miesiące, i jedna jej mówi, kocham cię, a druga mówi, no to nie wiem, to miło mi, albo coś takiego, albo ja cię jeszcze nie kocham, albo to jest dla mnie za szybko. I ta sytuacja doprowadza do jakiejś poważnej rozmowy, że jedna osoba mówi, ja cię kocham, więc, jakby tutaj już jestem gotowy na związek i nabycie po prostu ekskluzji, czy tam jakiekolwiek są yy, konfiguracje. Dokładnie. A druga osoba mówi: No, ja jeszcze nie. I jakby. Trzeba zacząć rozmawiać wtedy o tych uczuciach, no i to może wszystko zepsuć, i trzeba się będzie rozstać. A tak naprawdę może powinny minąć jeszcze trzy miesiące, i coś by się innego rozwikłało z tej sytuacji. Ja uważam, że takie opcje też są możliwe. Czyli Irenę po prostu sobie zaprzeczyłaś dzisiaj już ze dwa razy po prostu. Bo z jednej strony mówisz, że może warto byłoby poczekać trzy miesiące, a z drugiej powiedziałaś, że. No nie rozumiesz po co jakby się tak wstrzymywać długo z tym. No, czyli to jest tak zwany konflikt tragiczny. Bo chodzi o to i w tym, o czym ja mówiłam i czemu ja zawsze mówię. Co innego, co cię. robisz? <laughs> nie. Że nie boję się tego powiedzieć, bo czuję, że ta druga osoba to odbierze w taki sposób, w którym ja chcę, żeby to odebrała. I niestety no, to jest strasznie niezmierzalne, no, bo nie możemy do końca tego wiedzieć. Ja uważam, że tak naprawdę, jeśli nie będziemy się oszukiwać, to będziemy wiedzieć, co ta osoba odpowie albo pomyśli. I to jest meritum, że musisz po prostu to wyczuć. Każda sytuacja jest inna. Nie możesz się oszukiwać. To jest chyba najcięższe zadanie, jakie jest stawiane po prostu przed człowiekiem, żeby się nie oszukiwać, jeśli chodzi o relacje takie szczególnie bliskie z innymi ludźmi. No ja wrócę cały czas do tego rozkochiwania, bo to jest dla mnie taki no, totalnie niezbadany teren, że ja wychodzę właśnie z tej pozycji, że musi być jakiś taki mały pierwiasteczek, ten taki magiczny, tego takiego zakochania. A dopiero potem jakby ta osoba się upewnia, że chce z tobą być, że ja to rozgraniczam, że ktoś jest w tobie troszeczkę chociaż zakochany, ale potem właśnie się spotykacie, ktoś cię poznaje i uważa, że super się z tobą spędza czas, że fajnie z tobą być, ale jakby to uczucie jest w ogóle totalnie niezależne od tego. No bo ja obiektywnie patrząc pewnie na któryś tam z moich chłopaków, no to... Zakochanie, a to czy ja chcę z nimi być, no bazując na takich właśnie przesłankach czysto, nie wiem, praktycznych, pragmatycznych, no to były dwie różne rzeczy. Gdybym to oddzielił, to pewnie nie byłbym z nimi. Ale widzisz, dla nich to może być na przykład zakochanie, i to nie jest moment, żeby powiedzieć kocham cię, bo Chcą się z tą spotykać, yy, wszystko jest super, idzie to w dobrym kierunku, i ty jakby chcesz, już to w głowie musisz to nazwać, i to jest jakby już dla ciebie to, to oznacza to, a oni na przykład, no ludzie są różni, więc mogą jakby do tego podchodzić, jest super, ale to się rozwija, a nie już jest jakby trzeba to powiedzieć i sklasyfikować. To jest po prostu zależne bardzo od typu człowieka. To jest totalnie to, co opisałeś, to jest mój stary. Więc ja wiem, że doskonale, jakby mega dobrze taktycznie podjąłem wtedy decyzję o tym, żeby mu to powiedzieć później. Bo to jest to, co powiedziałeś, to jest totalnie on. I ty też byś, gdyby on ci nie odpowiedział, to też byś zareagował w taki sposób, że już byś go męczył i chciał o tym rozmawiać, no i byście się rozstali i byś, gdzie byś teraz był. Ja bym go strasznie zamykał. Znaczy, i tak go męczę, umówmy się. Bo to, że ja mu to powiedziałem i on mi odpowiedział, to jakby to jakby nie zakończyło sprawy, bo ja chciałem to potem słyszeć i słyszeć i słyszeć, a mój stary to jest tak, jakbyś mu kazał coś po chińsku powiedzieć. Jakby nie ma bata. On Myślę, że po chińsku by prędzej coś powiedział, taki złapany. Naprawdę no, to jest takie śmieszne, że ja właśnie trafiłem na człowieka, który jest totalnym przeciwieństwem, co prowadzi do bardzo śmiesznych sytuacji, bo kiedy jest to wyznawanie uczuć, no to ja widzę panikę w jego oczach, ale muszę powiedzieć, że jest to mój pierwszy związek, w którym tego kocham cię jest mało, mniej na pewno niż w poprzednich, ale to sprawia, że jak już on to powie, no to to ma zupełnie inną moc. Nie jest takie wyświechtane, takie codzienne, bo są ludzie, którzy tak to mówią, typu, nie wiem, mąż wychodzi do pracy, to jest hetero -matryksowy przykład, i że mówi... No to miłej pracy, kocham cię, pa! I to jest takie już dosyć oklepane, i mechaniczne być może. Przynajmniej takie sprawia wrażenie. Więc jak jest mniej, no to ja mówię: Stary, jak mi to mówisz, to już mówię, no wiem, że tak naprawdę już tak się zbierałeś, przygotowywałeś do tego. Więc jest mi wtedy bardzo, bardzo, bardzo miło i w żołądku po prostu te motylki tam, wiesz, dalej są. Szaleją. ja jest zupełnie inaczej. 10 razy dziennie to jest minimum, tak naprawdę pewnie ze 100 razy dziennie. To jest jakby przerywnik mojego dnia. Wyznawanie miłości, ale też żądanie wyznania miłości i słuchanie wyznania miłości przy wszystkich możliwych mm, sposobach. Yy, kocham to. O, widzicie znowu. Czy <laughs> <Cię śmiech> masz taki nieprzerwany festiwal miłości? Tak, totalnie. Ale też chciałam powiedzieć, że to dlatego, że ja tych kolesi łamię. Bo <laughs> czyli znowu po prostu dojeżdżanie mężczyzn butem do, 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 do ziemi. Tak, dlatego że te związki zaczynały się tak, że rzadko trafiałam na takich miśków, szczer szczerze mówiąc, nigdy, którzy by się tam chcieli przytulać, całować, mi opowiadać, czy tam wiecie, okazywać taką czułość. Ale po prostu no daj mi chwilę, daj mi parę miesięcy i po prostu oni nie mogą już wytrzymać bez całego czas, żeby się przytulać, żeby całować, żeby mówić, że kochają i tak dalej. Po Złamiesz prostu... każdego typa. Każdego. Ja muszę wysłać Kamila na jakiś obóz do ciebie, taki reformacyjny. <laughs> tak, albo ja ci muszę zrobić jakiś coaching, jak, jak złamać typa. Jak złamać typa. Myślę, że tutaj absolutnie pojawi się mnóstwo wiadomości, żeby to była twoja pierwsza publikacja naukowa. Jak złamać typa. W XXI wieku, bo zawsze musi być taki dopisek, wiesz? A skąd wiesz, że ja nie mam jeszcze publikacji naukowej? A przepraszam, cały czas zapominam o Twojej przeszłości w Harvardzie. No właśnie. Ale myślałam też o wyznawaniu miłości w kontekście tego, że to jest jakiś rodzaj szantażu, albo jeśli ktoś chce coś uzyskać. I często w filmach pamiętam taką scenę z seksu w Wielkim Mieście, jak jakiś koleś chciał bzyknąć z Charlotte. I ona się oczywiście nie dawała, ale on jej powiedział: Kocham cię, no i ona, no dobrze, no to chodź. Jest w filmach i serialach takie absurdalne założenie, że jak już koleś powie Kocham cię, no to ta laska może się spokojnie z nim puścić. Bo już jest, nie wiem, czy to już jest rozgrzeszona wtedy, czy wtedy już można, no bo on już kocha. No, ten kluczyk otwiera wszystkie drzwi po prostu. Tak. No bo I... wtedy myślę, że to chodzi o takie podświadome wskazanie, że ta kobieta już nie będzie czuła się winna że pójdzie z nim do łóżka, że to już nie jest za wcześnie, no bo nie może być za wcześnie, jak on cię kocha. To już jest związek, to już jest miłość, to już jest po prostu małżeństwo za chwilę. Tak, dokładnie. I jest to strasznie absurdalne, ale bardzo widoczne w, właśnie w kulturze, takiej popkulturze w filmach, w serialach. I za każdym razem strasznie mnie to dziwiło, bo myślałam sobie, będąc tą laską, jakbym coś takiego usłyszała jeszcze, wiecie, w tych drzwiach właśnie do domu, i myślę, i co, i nagle mam zmienić zdanie? Przecież to jest jakiś absurd zupełny. No tak, ale zauważ, że dużo takich sytuacji też jest w takim prawdziwym życiu, że kiedy ktoś cię próbuje no, namówić na seks, bo mówimy tu o sytuacji, kiedy no, ty nie wyrażasz jakiejś, jakiegoś takiego super zainteresowania, żeby ten seks mieć akurat teraz, no to faceci bardzo często właśnie próbują nadać nagle tej sytuacji takiego wymiaru właśnie magicznego że myślałem, że zaiskrzyło między nami, że strasznie im się podoba, że coś między nami jest, jakby to uczucie nie zna granic, no bo to ma sprawić, że no ściągniesz te gacie i się wypniesz. Dokładnie, te po prostu miliony razy na różnego rodzaju dyskotekach, kiedy, no nie wiem, można sobie potańczyć, może się z kimś można całować, ale załóżmy tyle i ci kolesie po prostu łapią się ostatniej deski ratunku, czyli... <laughs> Boże, nie chcesz iść tam do mnie, czy tam poszedłbym z tobą na spacer, możemy się poznać, porozmawiać, ta spacer, spacer, który się po prostu kończy u niego na chacie. Albo, Boże, jesteś taka naprawdę wyjątkowa, albo jesteś naprawdę piękna i tak sobie myślę no typie, jakby wiem o co ci chodzi i jak jeśli ktoś używa takich sformułowań w tym celu, porozumiem, że to można powiedzieć i tak dalej, to jest przyjemne. Ale jeśli to, tego używa w tym celu, a to jest po prostu widoczne jak na dłoni, to myślę sobie, no, jakby, czy myślisz, że jestem takim debilem, że ja jakby się nie zorientowałam. O co ci chodzi? Ja muszę przyznać, że miałem taką historię, kiedy właśnie typ, tak zwany, mnie tak strasznie właśnie próbował namówić tego typu tekstami, i to mnie tak bardzo bawiło, bo totalnie chciałem się z nim zyknąć. Ale myślę, jakby, go on, keep going, mów mi. I on mi tak mówił, że Piotr. Mówi, ja czuję, że między nami jest coś wyjątkowego. A się znaliśmy jeden dzień. Widzieliśmy się raz w życiu przez godzinę. I tak mówi, jak z tobą jestem, to po prostu jakoś tak, nie jestem sobą. I'm not myself. No i mi tak bajerował, bajerował. Oczywiście doszło do czego miało dojść. To był, przyznam się, chyba jedyny taki jakiś sytu sytuacja seksualna w plenerze, w terenie. Doprawdy. Na schodkach nad Wisłą. No. Wow. Wiesz, taka noc letnia, te fontanny w tle, tam powiedzmy już nie działało, ale może mi się wydawało, że tam wciąż jest jakiś pokaz. No ja na pewno dałem niezły pokaz i nazywam tak to w swoich erotycznych, seksualnych wspomnieniach głośnym debiutem nad Wisłą, bo to był mój pierwszy seks w Warszawie. Wow, po raz wow. kolejny. No i właśnie ten koleś mi tak bajerowo, bajerowo no nie musiał, bo ja tam już po prostu, wiesz, w szpagacie po prostu czekałem, ale strasznie mnie to bawiło, bo to było takie, takie tanie, tak, taki Romeo. Tak, właśnie ta tanieść tych zagrywek jest taka żenująca po prostu. No czasami śmieszna, zależy oczywiście, jakie jest nastawienie do typa, no bo jak jest pozytywne, no to sobie myślisz, haha, ale jesteś po prostu naiwny, ale niech będzie, no bo jakby chcesz, no a jak nie chcesz, to sobie myślisz, weź, weź typie odejść. Teraz tak sobie myślę, że jednak on miał trochę racji. Bo nas połączyło coś wyjątkowego, bo byliśmy potem fuck buddies, no, no przez lata, więc a, miał rację. A, a, Czyli no. jednak widzisz, to było coś, było coś między. On nie był sobą wtedy po prostu. <śmiech> <śmiech> Chyba, że ma dużo takich kolegów. No właśnie, nie chciałem już tutaj dodawać, że w tej całej wyjątkowości. No nie byłem sam, ale być może to jest też jakaś taka realizacja do której często tutaj dochodzimy w trakcie podcastów, no że nie jesteśmy wyjątkowi, więc pewnie gdyby po powstało 10 innych podcastów z jakimiś typami, to być może oni opowiadaliby tę samą historię o głośnym debiucie nad Wisłą. Pewnie tak, chociaż chciałam zaznaczyć, że jednak, no jednak jesteśmy trochę wyjątkowi, przynajmniej tak mówić. No, Irene, ty jesteś, na pewno. Teraz tak właśnie jeszcze mi przyszło na myśl, że te teksty często brzmią z ust tych kolesi tak właśnie bardzo generycznie, że jakby wiesz, że oni totalnie każdą laskę po prostu w ten sposób bajerują. Tak, dokładnie każdą jedną dziewczynę w każdy piątek i w soboty. Dokładnie jadą te same teksty. No to czas na słowo kończące naszą dzisiejszą dyskusję. No i w sumie nie mamy odpowiedzi na pytanie kiedy mówić, kiedy nie mówić. Ja jestem oczywiście zwolennikiem raz kozie śmierć. Ja jestem zwolenniczką tego, że odpowiedź jest w was i po prostu trzeba posłuchać trochę swojej intuicji, a nie tego, że bardzo chcemy być typami, po prostu ust, albo stypiarą i nie zwracamy uwagi na to, co tam się tak naprawdę między nami dzieje, bo wydaje mi się, że to jest kluczem. No jakby to jest oczywiście super ciężkie, żeby Zdać sobie sprawę, albo się nie oszukiwać, że tam jest coś innego tylko dlatego, że my to czujemy. No ale ostatecznie, jeśli tam jest coś innego, no to, to to oszukiwanie siebie i tak się skończy i tak dla nas gorzej ostatecznie. No właśnie, więc to Kocham Cię. To będzie taki wóz albo przewóz. Albo początek czegoś fajnego, albo się okaże, że jednak potrzeba jeszcze trochę, nie wiem, pracy czy czasu dla tej drugiej osoby, albo no, okaże się, że, no, że to nie jest miłość. To ktoś to śpiewał, tak? Rubik, klaska to nie jest miłość? Nie wiem. Czy może tam była miłość? No też nie wiem, ale ostatecznie po prostu każda sytuacja jest inna i nie da się tego po prostu niestety, przepraszamy was. Ale... Świetna, świetna porada, ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Więc ja doradzam wszystkim opcję na jeźdźca bez głowy. Mówcie o miłości, kochajcie, jak tylko poczujecie, jak chcecie, nie ma co sobie tego dusić, bo jakby ten stan jest super. To prawda. On jest najlepszy. Ja właśnie tak się strasznie ekscytuję, dużo gadam i ci przerywam, bo ja, ja o miłości to mógłbym gadać i gadać i gadać jakby love makes the world go round. Ale niestety musimy już kończyć, więc już więcej nie powiesz. No i właśnie tak się zaczyna matriarchat tutaj, na tym podcaście, aż już głos tracę, bo na mnie czary rzucasz. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie, dużo miłości przesyłamy i do usłyszenia. Do usłyszenia.